Na sportowo. Na sportowo. Podsumowanie sportowych wydarzeń minionego tygodnia. W każdy poniedziałek po 20:15 zaprasza Darek Machowski. Proszę Państwa, program na sportowo. Obiecałem, że dzisiaj będziemy rozmawiali z brązowym medalistą Mistrzostw Polski w Szczecinie. Z brązowym, ale nie tylko, bo ze srebrnym również, Krzysztofem Jankiewiczem, który nam ostatnio przysporzył bardzo wielu emocji. Kto z Państwa oglądał, no nie tylko słuchał relacji radiowych, ale słuchał przede wszystkim telewizji sportowych, to miał okazję właśnie zobaczyć zmagania, a tam zawodnik UKS Nowy Skierniewice, gdzie również podpowiadał mu jego trener Marcin Sarna, a którego też, jeśli ktoś z Państwa dobrze oglądał, to na trybunach można było z pewnością zobaczyć. Ze mną w studiu dzisiaj są obaj panowie. Emocje opadły? Emocje już troszkę opadły. Jesteśmy dwa dni po Mistrzostwach Polski, także już sobie pewne rzeczy przeanalizowałem. No, ja myślę, że trener trochę dłużej przeżywa mój start ode mnie. Ja to jakby zastanawiałem się mocno, szczególnie nad tą 50, w której zabrakło mi 500 do minimum na Mistrzostwa Świata i na Uniwersjadę. No 500 to jest tak krótki okres czasu, że to są praktycznie paznokcie w dotykaniu ściany nawrotowej i wyłączaniu tablicy, także ze mnie emocje opadły i na pewno wyciągam wnioski na nowy sezon. Krzysztof Jankiewicz, przypominam. Krzysztofie, to w takim razie przypomnij, bo to były w zasadzie dwa takie piękne dni, jeśli mówimy o tym sporcie regionalnym, ale nie tylko, bo tutaj chodzi przecież o Mistrzostwa Polski. Najpierw zdobywasz brązowy medal, trzeba ciebie tutaj pochwalić, jest kolejny rekord życiowy. Tak, na 100 metrów, strzałem grzbietowym to był mój drugi dzień Mistrzostw Polski. Poprawiłem swój rekord życiowy, co jest oczywiście cieszy mnie to, szczególnie w perspektywie przyszłorocznych kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, bo progres jest bardzo ważny i przede wszystkim no, idziemy do przodu z tym czasem. No i jadąc już na Mistrzostwa Polski, czułem się najlepiej na sprinterskich dystansach. W Stanach mocno wypracowałem siłę, a także frekwencję na dystansie, także myślę, że to były czynniki, które mocno wpłynęły na sprinterskie dystansy, a pierwszy dzień Mistrzostw Polski, w którym płynąłem 200 metrów stylem grzbietowym, był, tak jak zresztą i trenerzy przewidywali, był to ciężki dla mnie dzień i ta 200 jednak nie jest moim ulubionym dystansem. Setka i 50 to jest to, co lubię. No tak, i 100, rzeczywiście 100 metrów popłynąłeś znakomicie, brązowy medal, o ile poprawiłeś swoją życiówkę na tym dystansie? No, myślę, że trener lepiej wie, ale jest to coś koło 20 sekundy, więc nawet 20 sekundy jest czasem, który mnie cieszy. Zanim trener się wypowie, bo Państwo tego nie widzą, ja tutaj podglądałem trochę, jak trener Marcin Sarna łapał za bicepsy swojego zawodnika. 100 metrów stylem grzbietowym, brązowy medal. Dwa dni odpoczynku? Nie, w zasadzie dzień i bez odpoczynku i płyniesz na 50, prawda? No i tutaj trzeba przyznać zaskoczenie. Oczywiście jest znowu życiówka, pokonujesz, można śmiało powiedzieć, jednego z twoich największych rywali na pływalniach. A tak, udało się na 50 metrów grzbietem. Pokonałem Radka Kawęckiego, który jest aktualnym mistrzem świata na dystansie 200 metrów, także no jest to niemały wyczyn, z tym, że musiałem ustąpić pierwszego miejsca Tomkowi Polewce. Każdy, kto widział transmisję, wie, jak Tomek wygląda, że to jest naprawdę gigant, ponad dwumetrowy gość i ciężko, mimo wszystko, ciężko jest ścigać się z takimi zawodnikami. Cały czas są trzy nazwiska ostatnio w sporcie, w pływaniu, przynajmniej to, co obserwujemy, bo ty pływasz grzbietowym, prawda? Tam cały czas jest albo Polewka, albo Kawęcki, albo Jankiewicz. Zadowolony jesteś z tego, że jesteś w zasadzie, można powiedzieć, w tej pierwszej czwórce w Polsce w tej chwili? Cieszę się na pewno z tego, że jestem w tej czołówce w stylu grzbietowym. Mam już 24 lata i praktycznie w finałach razem z Radkiem Kawęckim jesteśmy najstarszymi zawodnikami. Także cieszy mnie to, że jeszcze
młodsi, że tak powiem, nie doganiają nas tak bardzo i jedynie Tomek Polewka jest tym zawodnikiem z tych młodszych od nas, który potrafi popłynąć szybko, a my jeszcze stara gwardia trzyma się po prostu na swoich miejscach. Mówisz stara gwardia, to w tej chwili masz 24 lata, już stara gwardia, czy przed tobą jeszcze jednak chyba kawał dobrego pływania, z tego co się orientuję, bo no przynajmniej akurat tego komentatorzy telewizyjni nie powiedzą, ale pewnie trener by tutaj powiedział. Ty jednak wy się widzicie często, ty się dojrzewałeś do tego pływania długo. Na początku, kiedy miałeś te 19-20 lat, można powiedzieć, że nie byłeś jeszcze takim mężczyzną, który płynie, tylko tym młodym chłopakiem, a teraz dopiero właśnie łapie ciebie tutaj za bicepsy i mówi, że teraz się zaczyna robić ta siła, tak więc ty sam czujesz, że masz możliwości, żeby jeszcze urywać te chociażby 500 sekundy, bo tyle zabrakło, żeby wystąpić w Kazaniu na Mistrzostwach Świata. Szczególnie na sprinterskich dystansach wiek nie ma dużego znaczenia, także można bić rekordy Polski pływając i na sprinterskich dystansach i mając nawet 30 lat, jak to robił Bartosz Kizierowski, także na pewno w karierze sprintera jeszcze się widzę w miarę długo. Nie wiem, jak będzie na dystansie 200 metrów, bo z wiekiem i wraz z masą mięśniową dłuższy dystans robi się coraz cięższy. No tak, rzeczywiście. Tutaj trzeba mieć wtedy czasem te dłuższe mięśnie, trzeba być wytrzymałym, ale wtedy, kiedy ty nabierasz tej masy mięśniowej, możesz właśnie 50 i 100 pływać. Leżała ci ta pływalnia w Szczecinie, bo z tego, co ja zdążyłem z trenerem jeszcze porozmawiać, to była twoja pierwsza pływalnia, gdzie brałeś chyba udział w zawodach. Oj, nawet sam nie pamiętam, ale skoro trener tak mówi, to pewnie tak było. Myślę, że to były któreś letnie Mistrzostwa Polski juniorów i pewnie byłem 10 lat młodszy. Dobrze mi się pływa na tej pływalni. W 2011 roku brałem tam udział w Mistrzostwach Europy, także i też wtedy biłem życiówki, także organizacja była naprawdę świetna. W porównaniu do wszystkich innych Mistrzostw Polski, jakie widziałem, te były naprawdę zorganizowane świetnie. Wszystko było dograne i zawodnicy mieli naprawdę duży komfort pływania. Także mnie się na mistrzostwach podobało i miałem okazję też startować z nowych nakładek na ścianach, które dopiero co weszły nowe nakładki dla grzbiecistów do skoku, tak żeby grzbiecista się nie poślizgnął i też myślę, że to fajnie oddziaływało na te starty. Jak byś podsumował swój występ? Masz brązowy medal, rekord życiowy. Masz srebrny medal, rekord życiowy. Jeden na 100 metrów, drugi na 50 metrów. Jest jakiś niedosyt? Jesteś zadowolony? Jesteś niezadowolony? Myślę, że jestem zadowolony, ponieważ nie jest łatwo przygotować formę dwa razy w ciągu jednego sezonu, a ponad miesiąc temu byłem w naprawdę dobrej formie na mistrzostwach NCAA w Stanach, także nie sądziłem, że uda mi się pobić rekordy życiowe tutaj, gdyż w Stanach trenujemy na basenach yardowych, na 25-yardowych basenach według ich systemu miar, także a przejść na długi basen trochę się obawialiśmy z trenerem, jednakże wpłynęło to dobrze, praca, która została wykonana za oceanem i też zanim wyjechałem do Stanów, popłaciła i jestem zadowolony. Na treningach miałeś podobne czasy, czy były gorsze i tutaj nagle taka eksplozja a propos mistrzostw Polski? Na pewno, na treningach nigdy nie pływam, ja jestem zawodnikiem, który nigdy na treningach nie pływa tak dobrze jak na zawodach, ponieważ do startu się przygotowuję w dość szczególny sposób. Na pewno zaraz po powrocie ze Stanów, gdy zaczęliśmy z trenerem analizować moje pływanie tutaj, to że tak powiem, zauważyliśmy dużą różnicę w ciągu wody po prostu. Jeden cykl ramion odpychał dużo więcej wody, niż to się działo przed moim wyjazdem, także byliśmy bardzo, bardzo fajnie nastrojeni, szczególnie na te sprinterskie dystanse. Trenerze, podsumowując ten występ, dobrze, że on popłynął na to 100 metrów z stylem grzbietowym, a później była 50, czy były takie myśli, żeby zrezygnować ewentualnie z setki? Ja teraz mówię tutaj w kontekście urwania tych 500 sekundy, których zabrakło do tego minimum tej kwalifikacji na Mistrzostwa Świata.
Nie ukrywam, że biłem się z myślami nie po setce, tylko po 200, prawda? Bo Krzysiek awansował do finału 200 metrów stylem grzbietowym. Obserwowałem ten wyścig, wiedziałem, że tam nie ma bagażu jakiegoś, który mógłby ewentualnie w finale rozłożyć i pokazać całą swoją moc. Także zabrakło może odwagi, zabrakło może jakiegoś takiego porozumienia, bo może, dzisiaj może mówić słowo może, to 200, gdybyśmy wycofali się z finału, gdzie rzadkością jest wycofywanie zawodnika z finału, bo to jest już walka bezpośrednio o medale i tutaj naprawdę trzeba było dużej woli, desperacji i odwagi, żeby ten gest uczynić. Zgadzam się, może przyniosło, jeszcze raz podkreślam, może by te 500 sekundy dwa dni wcześniej, odstąpienie od wysiłku, który trwał 2 minuty, spowodował u niego zmiany w organizmie i może właśnie ta dwusetka przyczyniła się do tego. Może nie. Rozumiem, że to są te najtrudniejsze chwile w życiu trenera. No na pewno, trzeba podejmować decyzje. Staramy się te decyzje podejmować my, trenerzy, w konfrontacji z zawodnikami. Na szczęście mam taki komfort, że Krzysiek jest tak dojrzałym zawodnikiem, że wielokrotnie w tych decyzjach albo mnie wyprzedza, albo pomaga mi podjąć tą decyzję w należyty sposób, więc tu akurat czuję się komfortowo. Nie wiem, czy Krzysiek... Rozmawialiśmy na temat tej dwusetki i też pokiwaliśmy sobie głowami, więc gdzieś te myśli były, kołatały nam w głowach i zabrakło gdzieś tej iskry, no ale co? Krzysiek mówi, że jest zadowolony. Mnie te 500 się śni. No wiadomo, że sen bywa dłuższy niż te 500, ale gdzieś tam się przewija co chwilę. Ale jak to mówią... co cię nie zabije, to cię wzmocni i tak dalej, i tak dalej. No ja jestem spokojny o Krzyśka motywację i działania, więc tutaj nie ma takiego ryzyka, że go gdzieś to przytłoczy, załamie, spowoduje jakąś obsunięcie w motywacji i tak dalej, ale no, na pewno by było to dużą iskrą móc zarywalizować z tymi zawodnikami, z którymi planujemy rywalizować za rok podczas Igrzysk Olimpijskich. Wynik, który osiągnął, jest to trzeci wynik w historii polskiego pływania, więc to jakby samo przez się pokazuje, jaki to jest poziom. No i co? No, czołówka światowa. Ten wynik sprawdzaliśmy, to jest pierwszej 30 wszystkich wyników na świecie na 50 metrów stylem grzbietowym. Możliwości są jeszcze niesamowite. No mówię, no tutaj Krzysiek poprawił ciąg w wodzie, niesamowity. Tu jeszcze można dużo poprawić we frekwencji. Jest parę takich małych kruczków, jeżeli chodzi o start, wejście do wody, w eliminacjach to wejście nie wyszło tak, byśmy chcieli, więc to są niuanse, to jest bardzo krótki czas trwania wyścigu i nie można sobie pozwolić nawet na małe obsówki, bo one przyniosą później efekt w postaci, nie daj Boże, 500. Czyli mówiąc na przyszłość, bo ty sam powiedziałeś o tej 200, trener tutaj mówi, to jest pewnego rodzaju deklaracja, że tę 200 już będziecie odpuszczali, a będziecie się w przyszłości skupiali na setce, grzbietem i 50. Znaczy 200 będzie. Będzie 200 na pewno w sezonie zimowym, tak ustaliliśmy. Będzie to jakby kwestią akumulacyjną zawodnika. Docelowo już w tych najważniejszych imprezach na basenie olimpijskim ta 200 nie będzie nam do niczego potrzebna. Ale z drugiej strony jeszcze zapytam się ciebie, Krzysztofie, jest to jednak takie no, zupełnie inne uczucie, że wygrywasz z Radkiem Kawęckim, bo to twój rywal, on często z tobą wygrywał, a tu się okazuje ostatnia ta 50, jest srebro, on jest trzeci za tobą, no tylko ten Tomek gdzieś tam nagle niepotrzebnie wyskoczył, można powiedzieć. To znaczy już kilka razy w życiu z Radkiem Kawęckim wygrałem, także może nie jestem do tego przyzwyczajony, ale zawsze miło jest wygrywać z mistrzem świata i ja lubię być tym zawodnikiem, który ściga, a nie tym, który czuje oddech rywala na swoim karku, także myślę, że ja widziałem, że Radek był zły po starcie bardzo, także myślę, że dla mnie to dobrze, no Radek nie był do końca zadowolony z tej 50 na pewno. Póki co jeszcze, wciąż jestem tym ścigającym, także cieszę się, że będę mógł jeszcze pogonić może Tomka Polewkę.
Słuchaj, patrzę na ciebie rok temu, dwa lata temu, to właśnie predyspozycja bardziej do tego dystansu 200-metrowego, ale teraz naprawdę zdobyłeś tej masy mięśniowej. Tutaj się widzę, że w tej chwili uśmiechasz, a to chyba taki dobry prognostyk na to, żeby złamać. Przypomnij, ty masz czas na setkę w tej chwili 55, tak? 55,22, a minimum na Igrzyska Olimpijskie jest 54,37 bodajże. Także około 80 setnych będzie trzeba urwać w przyszłym roku i ponadto będzie trzeba być w pierwszej dwójce zawodników, bo jeżeli wypełnię minimum, a będę trzecim zawodnikiem na tym dystansie, no to jednak tylko dwóch pierwszych się kwalifikuje. Jesteś młodym człowiekiem, mówisz za rok. Ja tutaj w ogóle w którymś momencie bardzo się dziwiłem, że to trzeba czekać znowu rok, żeby zrobić to minimum, prawda? To jest wiele wyrzeczeń, ale z tego, co tak patrzę na ciebie, chyba zmęczenia jako takiego po tych mistrzostwach Polski w pływaniu nie ma. Może ja tego nie widzę, a z psychiką widzę, że jest wszystko okej, okay, że nie ma tego, że no muszę, że u ciebie chyba jednak cały czas jest to parcie. Ja chcę i jeszcze będę coś chciał osiągnąć. To znaczy, jeżeli chodzi o wodę, to jestem naprawdę nieźle znużony wodą. Muszę przyznać, że teraz przez najbliższe dni nie mam w ogóle ochoty wchodzić do basenu, gdyż od sierpnia ubiegłego roku praktycznie cały czas byłem w ciężkim treningu. Tuż po świętach Bożego Narodzenia, kiedy zwykle miałem taki dość luźniejszy okres, no to wyjechałem do Stanów i pierwszego dnia na treningu, już na pierwszym treningu przepłynąłem 10 km, także teraz cieszę się, że mogę trochę odpocząć od wody, ale od treningów nie odpoczywam. Już 2 dni temu wróciłem z Mistrzostw Polski i już 2 treningi zdążyłem wykonać do tego czasu, także... Kiedy zatem wakacje? Tak naprawdę od sportu nie robię sobie wakacji żadnych. Myślę, że jedynie w weekendy tak naprawdę nie będę trenował w pełni, ale w tygodniu cały czas. Ja się śmieję, że koniec sezonu u pływaka to jest dopiero 6 stóp pod ziemią, a nie w wakacje, także jeszcze będę pracował na pewno mocno. Przypomnijmy, Krzysztof Jankiewicz jest dzisiaj moim gościem w programie Na Sportowo. Brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów w Szczecinie, które odbyły się zeszłego weekendu. No i oczywiście srebrny medalista Mistrzostw Polski grzbietowym na 50 metrów. Uśmiechacie się panowie cały czas do siebie. Ja widzę, że wam przez tyle lat ta współpraca się układa. Trenerze, ile to już lat mija, kiedy wy się z Krzyśkiem znacie? Czy wy się znosicie? Jak to u was w ogóle wygląda? Bo to, no, ja wiem, że to są pewne rzeczy, które trener musi narzucać. Zawodnik mówi, nie, ja dzisiaj tego nie będę słuchał. A może jest tak, że tak, trenerze, zrobię to, aczkolwiek jestem zmęczony, może dzisiaj mi to nie wyjdzie. No ale trenerze, mam brąz, mam srebrny medal, niech trener się z tego cieszy. Te 500, daj Boże, zrobię kiedyś jeszcze. Nie wiem, Krzysiek, no my mówiliśmy 17 lat, ty liczysz, ja nie liczę, 17. Widzisz, jak stare dobre małżeństwo, tak, razem. Myślę, że przez te lata no, wychowywaliśmy się, uczyliśmy się, ja Krzyśka, Krzysiek mnie, w jakiś sposób, no, parę pstryczków było, parę jakichś tam nieporozumień, parę euforii, radości, jak to, że tak powiem, w każdym związku. Ale wydaje mi się, znaczy jestem pewien, że tutaj współpraca na linii emocjonalnej to jest naprawdę na wysokim poziomie, bo już potrafimy czasami bez słów się porozumiewać, a to jest naprawdę duża, duża umiejętność, bo jeżeli zawodnik jest pod wodą, czy płynie gdzieś tam na środkowym torze, wystarczy jedno spojrzenie, jakiś gest i już wiemy, o co chodzi w 100%. Nie trzeba tego jakby tłumaczyć, się omawiać i porozumiem się w tym momencie na zasadzie już tylko bardziej haseł, bym powiedział, a sobie siadamy, kiedyś omawiamy sobie na dłuższą metę. Sam trening to jest to rzecz hasłowa, wiemy co, jak, tego, pyk, jedziemy, tak? I to przez te lata się wypracowało, a cieszę się bardzo, że udało mi się trafić na takiego człowieka, którym jest Krzysiek, no bo to wokół niego naprawdę krążyło wiele elektronów, które niejednokrotnie były, mówię tu w cudzysłowie, elektronów, tak? Bo się śmiejesz, ale byli lepsi od ciebie, prawda? I byli to twoimi towarzyszami z treningów, byli to zawodnicy, którzy niejednokrotnie ciebie ciągnęli, ale w tym momencie ty jakby brałeś od nich doświadczenie, wiedzę życiową, wiedzę na ten moment i
wszystko tam sobie układałeś tak, że dzisiaj to ty jesteś tym najważniejszym atomem. Dokładnie, a dla nas słuchaczy Radia RSC, no i kibiców, którzy być może w tej chwili nie słuchają, jak słyszą nazwisko Jankiewicz, to łączą go z nazwiskiem Sarna. Kiedy słyszą nazwisko Sarna, to mówią tak, to jest ten trener tego pływaka, tego Krzyśka Jankiewicza, który pochodzi właśnie ze Skierniewic, a który cały czas reprezentuje Skierniewice w regionie. Co tutaj dużo mówić, na tych dystansach jesteś po prostu najlepszy, tak? Ty, z tego co się orientuję, przywozisz cały czas w zasadzie medale z Mistrzostw Polski. To jest wiele tych medali. Można by powiedzieć, że pewnie na ścianie masz potężną kolekcję. Tak więc tutaj należą się na pewno gratulacje, bo masz kolejny brązowy medal, masz kolejny srebrny medal, a mnie po prostu i kibicom wypada życzyć goń Tomka Polewkę. Urywaj setne sekundy, urywaj nawet dziesiąte sekundy. No przykro nam, że Radek Kawęcki, a może niekoniecznie, że on jest po prostu zły, a my się cieszmy po prostu, że mamy takiego zawodnika ze Skierniewic. Cóż pozostaje mi powiedzieć. No dziękuję bardzo i na pewno będę się starał do samego końca w tym pływaniu. W tym pływaniu pozostać i póki starczy mi sił i możliwości, na pewno będę trenował i reprezentował Skierniewice. Skoro mówimy o reprezentowaniu Skierniewic, kolejne zawody, na których popłyniesz, będzie ciebie można zobaczyć. Kiedy będą? Tak naprawdę nie mam pojęcia a propos kolejnego sezonu. Od sierpnia wracam do Stanów Zjednoczonych, także tam będę na pewno startował, tylko że już w barwach swojej uczelni, na której tam studiuję. Na 100% będzie mnie można zobaczyć na letnich Mistrzostwach Polski w przyszłym roku, także teraz trochę inaczej trenuję i to, że jestem za oceanem, nieco zmienia plany startów w rodzimym kraju, jednakże no, na pewno będę dążył do tego, żeby jak najlepszym być. Nie masz tego niedosytu, że to właśnie kolejne lato, trzeba będzie poczekać, bo ja z perspektywy kibica to mogę powiedzieć śmiało, wkurzony jestem, że to dopiero za rok. Ja chciał zobaczyć ciebie za 2 tygodnie, za 3, gdzie ty na przykład urywasz kolejne setne albo dziesiąte sekundy i kolejna życiówka. Wiem, że żeby przygotować się do urwania takiego wyniku, potrzeba czasu, także ja się cieszę, że zostało jeszcze te około 365 dni. Jest to bardzo mały okres czasu, jak dla mnie, żeby się przygotować, także staram się nie marnować dni i będziemy robić co w naszej mocy. Zatem kontynuujemy, trenerze, cały czas współpracę z Krzyśkiem. Tyle lat, dokładacie jeszcze kolejne, no chociażby 5 lat, żeby on popływał i żeby dla nas tutaj, nie tylko dla Skierniewic, ale ja chciałbym, żeby zdobył ten złoty medal na przykład Mistrzostw Polski. Mówię chciałbym, ale cieszmy się naprawdę z tego, co w tej chwili on osiągnął, bo osiągnął naprawdę bardzo dużo. Nie ma chyba takiego pływaka w Skierniewicach na jego poziomie, na tym dystansie, tym stylem. Nie ma nawet w województwie. W Polsce jest tylko jeden, prawda? No i się okazuje według rankingów tam 20 parów w całym świecie, więc chłopak, który jest tutaj rodzimym naszym rodzynkiem, więc trzeba go wspierać, tak jak jeszcze raz mówię, wspierać go i czekamy na jak najlepsze rezultaty jego. Mi się wydaje, że wydaje. Jeszcze raz podkreślę, pewien jestem, że stać go na to i na pewno zrobi wszystko, żeby ten czas nie został zmarnowany, bo mówi tutaj rok czasu. Tak, dla kibica jest to bardzo dużo, dla sportowca jest to bardzo mało. Gośćmi dzisiejszego programu na Sportowo byli zawodnik UKS Nawa Skierniewice, co zresztą widzieliśmy w telewizji dokładnie, zresztą wymawiane było to kilkukrotnie, Krzysztof Jankiewicz. Sukcesów życzę, Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i nieodłączny trener podpowiadający, który bije się cały czas, jak Państwo słyszą, z myślami. 500 sekundy to jest mało. Sen jest zdecydowanie dłuższy, śni się to po nocach. Marcin Sarna, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Na Sportowo. Na Sportowo. Podsumowanie sportowych wydarzeń minionego tygodnia. W każdy poniedziałek po 20:15 zaprasza Darek Machowski.